Witam wszystkich serdecznie. Nie wiem, czy witam, czy już się przywitałem, ale odmierzam sobie zakwas. Tu jest stary zakwas przelany do nowej kuwety i dokarmiony. Chodzi, żeby nie było brudu na ściankach, bo załapię jakąś pleś. Zaraz go hermetycznie zamknę, a tego doprawiłem i do jutra będzie fermentował. Jutro robimy na tym chleb. Słuchajcie, a tu z zamrażalnika wyciągnięty mój poprzedni chleb na drożdżach. No on taki jeszcze, jak widzicie, oszroniony, bo no bo trzeba go zjeść i już następne robimy na zakwasie. Niedługo będziemy mieli gości z Polski, mamy przygotować kolację, więc Strejlej jedzie kupić kurczaka z Rożna i rybę z Rożna, a ja zrobię pizzę, później Strejlej zrobi sałatkę, coś tam się jeszcze kawałek czegoś położy i pozamiatane. Spokojnie. Ja tu muszę chyba przyspieszyć sprawę. Raz, dwa, na jednej nodze proszę mi, tak migiem, jak błyskawica. Po te zakupy jechać. Aha, przyjedziesz, to zrobisz sałatkę, posprzątasz kuchnię i wypadałoby zamieść jeszcze raz podłogę. No, aha, po drodze jeszcze take phone and make me video. Because I am lazy and lazy more and more. Dobra, dziękuję. Raz, dwa, na jednej nodze. Pyk, jak błyskawica. I have you like take the money from YouTube. No, no money, no money, we don't have money. We are poor. Dobra, Cyrylie, nie mamy czasu na głupoty. Proszę się zachowywać. O. O, ciuchy, telefon, złoto. Jechać, 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 jechać. You can put gasoline. Good. Mówi, że już already zatankował. Dobrze, bardzo dobrze, że fur. Ważne, że nie za moje. Chociaż na pewno za moje. I buy chicken over there from the same place I go buy. Now I buy from here. So, so. Sprawie wróciła z zakupów, ja jadę po te nasze harpagany, z nimi trzeba porządek trochę zrobić, bo naszle Strejle. Ona to już będzie dobry porządek z nimi zrobić. Biegają po ulicy, jakieś psy ganiają i tak dalej. Już są. Masz materiał? No, dobrze, zobaczymy co nagrałaś. No, dziękuję. You're welcome. Dajcie suba. Dajcie suba. Bo Strejle też nagrywa. Dobra. We need to work. Chicken. Fish. Fish. Yeah. And yeah. Please make good salad. Like later. You always... Later. Yeah, yeah, yeah. Not now. Okay. You're right. Thank you, Strejle. You're welcome. A ty mi podpadasz coraz bardziej z tym drugim. Stefanem. A Strejle ten ściera ser.
dobrze, że tak się robi. No. Mówię do Strei, żeby nie robiła sałatki, bo mieliśmy w planie sałatkę, ale jak mamy taką zieleninkę fajną, do tego wszystkiego, tak podaną, to nie trzeba robić sałatki. Są tam sosy. We have sauce, yes? Spicy, like other sauce, yeah. Yeah, okay. Srejlie rozpala grilla za pomocą pestek daktylowych, które mają w sobie masę oleju i się pięknie rozpalają. Dobra, nasi goście już podjeżdżają, tak nawet wyszedłem, już wiem, że są na tej naszej ulicy, tak więc zaraz przyjmiemy gości i będziemy nagrywać dalej. Słuchajcie, to jest teraz tak, przyszła książka od autora Korwin, w której też są jakieś moje wypowiedzi, ale to tylko tak na marginesie pokazuję. Przyszło tak, tasiemneczko, sztuk wiele, papierosy mocne, sztuk dużo, kabanosy, ser żółty z Polski, jakieś tam paprykarze, mielonki, kasza gryczana, kasza pęczak, chrzany, tu widzicie chrzany, tu widzicie mięsiwo, tu widzicie dwa spirytusy i dwa soki od moich rodziców, takie no, soki winogronowe, które zmieszam z tym spirytusem i będzie tego. Ocet jabłkowy własnej roboty, mieszanki przyprawy do ogórków, które się nam przydadzą. A gdzie ćwikła z szanem? Poprosiłem o ćwikłę. Mamy też ćwikły z szanem, dobra. Jakieś tam delicje i tu bakterie kefirowe, których będę robił mleko siadłe. Paprykarz szczeciński. Aha, i Strejle dostała kolczyki bursztynowe. Z bursztynem w srebrze. Taki autentyczny bajer. No i ja mam te moje mocne. Co tu jeszcze? Aha, śledzi. Zobaczcie, ile mam śledzi, barszczów, nie? No jest dużo różnych rzeczy. Jakiś krakus, jakieś mielonki. Także... dla jest for me, it's like Polish traditional cigarette. Dobra, śledzie. Tu widzicie ten śledziowe filety. No to jest the same like yesterday I ate. Nie? Dobra, jakiś ser. No z Polski to z Polski, nie? No, no, this is for make like kefir, like yogurt. I will put to milk and the milk will be like... I will see. You see, you see. Albo może jutro... to co trzeba zapakujemy, śledzie do lodówki. Dziś robimy sobie kolację. I co? Na razie niech się goście rozgoszczą w ogóle, tak między nami mówiąc. Słuchajcie, teraz wymieszaliśmy spirytus z sokiem od rodziców, winogronowym z ogródka. Wymieszaliśmy go pół na pół. No i trzeba go troszeczkę zmieszać ze spirytusem. Strzeje się pyta, co spirytus? Jak jej wytłumaczyć? Pokażę jej na doświadczeniu, który wam również pokażę. Nie. Yes, exactly like this. Yeah? Czyli mamy taki pół na pół. Sok winogronowy z naszego ogrodu ze spirytusem. No dobra, teraz wam coś pokażę, tylko muszę zgasić światło. Strzeje, I will show you. How strong it is? No, you don't know. I wish. Dobra, moment. Look. No, czekaj. Ona się boi. Look. Yes, you know my lady. Dobra, właśnie na to. Jeszcze raz można puścić wanikę. No już się chyba przepaliło, nie? No. Dobra, to my robimy pizzę jeszcze. Słuchajcie, robimy pizzę. Wrzucaj do piekła. O. No i jest okej. Okay. Dobra. No. Słuchajcie, podgrzewamy. Że tak powiem, no bo mieliśmy to kupione. Tam robimy pizzę. Taka będzie oto kolacja. Zaraz potniemy, przyozdobimy, oregano dodamy, niech się trochę stężeje. I tak wygląda nasza pizka po pocięciu, po zestygnięciu. Dobra, i mamy taki oto stół. Tutaj mamy rybkę, którą sobie zrobiła, mamy kurczaka. Tutaj mamy nasze sosiki. A tutaj mamy pizzę, która wjedzie za moment. Ale tutaj mamy stół piękny. I tak się dzieje na naszym stole. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Strejle robi dzisiaj tą zupę sławną i na wołowinie. Wpierw się lekko przypieka cebulę oraz inne warzywa. Tutaj też mamy trawę cytrynową, także będzie się działo.
Mamy takie kości, ale jeszcze trochę zmrożone. Co, Stefan? No i zupa nam się tutaj robi. Mamy ogromne kości w środku, taka kość jedna wielka i kolejne wchodzą. O, trzy duże kości. No i taka jakaś rąbanka tak zwana. Wołowa. Uśmiechnij się do kamery. A teraz chodzi trawa cytrynowa, cebule i tam inne, że tak powiem, sprawy. Cebula, widzicie zresztą, nie? Proszę Państwa, nasi goście pojechali nad wodę, a przyjadą to się przywitają. Wczoraj to przyjechali późno, po 30 godzinach podróży, dojechani tacy. Zaraz ich poznacie też, a tutaj paprykarz szczeciński, który teraz zjem między innymi z tych darów wszystkich naszych dobrych. A Strejde cały czas donosi różne rzeczy do tej zupy. A muszę przymierzyć, bo jeszcze takie rzeczy do mnie przyszły. To z Decathlonu, takie basenówki nad morze czy coś takiego, na ryby będę miał. No i tu klapki, nie? Będzie spróbowała paprykarzu, mówi, że jej smakuje, no bo to w sumie ryż z rybą, tak? No szczeciński, ja ze Szczecina. Słuchajcie, będę kończył powoli chyba ten odcinek, nie będę czekał aż oni wrócą, to już w następnym odcinku, bo my dzisiaj mamy też zupę i tam, no, posiedzimy sobie trochę. I co? Jutro może złożymy wędki i pojedziemy na ryby, także do następnego odcinka, dajcie łapkę w górę, pozdrawiam, cześć!